O, dobra, już jesteśmy na żywo. Jeszcze tylko wrzucimy linki i zaczynamy grę, bo już jest późno. Ja się dzisiaj też za bardzo dobrze nie czuję, więc nie wiem, ile będę dzisiaj grał, ale coś tam pogram. Także, cześć, Olu. Już na momencik zaczynamy, bo szkoda czasu. No, nie top, tylko organ, całość leci. No, linki wrzuciłem, więc chyba możemy zaczynać. Czy dałoby się coś zrobić, żeby tego później nie było, bo w ten sposób ciężko mi reagować na wasze wypowiedzi zgodnie z tym, jakie zadajecie. Warning. Warning. UFO detected. Cześć, Belzebubku. Oj, straszne jest opóźnienie. Nie wiem, muszę coś z tym zrobić. Może się da. A nie, przepraszam, nie tu chciałem. Czytamy stan gry. Ten.
No dobra. Zobaczmy, co tu się będzie teraz działo. Jest dopiero 8 kwietnia, no, prawie tak jak u nas. Tylko 13 dni różnicy, z tym, że rok. Akcja dzieje się 20 lat temu. Właściwie to 21, bo już 2020 przecież. Dobra, zobaczmy, jak tam. No, przeciętnie to dobrze. Jak tam żołnierze? O. No tak. Ten długo sobie nie pojeździ na misję. 23 dni poczekać będę musiał na niego. Zobaczmy. Okej. A zobaczmy sobie w ogóle, jak im się... Nie, to chciałem zrobić. Jak im się statystyki pozmieniały. To ma 49, a Zestrza zabiła już 11 kosmitów. Zobaczcie, jakie to jest zwodnicze. 49 tylko punktów celności. Ja ją miałem wyrzucić. A już zabiła 11 kosmitów. Ten już ma 60. Ten 73. Ona 72. Proszę bardzo. No, to jest ta. Co, kurczę, co strzał, to praktycznie trup. Ma 53 tylko. Ten jeszcze mniej. No ale nie, no trzeba po prostu już ich trenować. Skoro już byli na misjach, to już nie zostaną. A przede wszystkim trzeba sprawdzić, jak tam z pancerzykami. Cześć, Igorze. Co fajnie? Zobaczmy, jak tam produkcja. A nie, to chciałem, to chciałem. Ile wyprodukowano? 3. No to w sumie możemy zdjąć jednemu z nich ten pancerzyk na razie, bo nie ma potrzeby, żeby miał, skoro i tak nie będzie brał udziału w misjach. Przyda się komuś innemu. Na przykład właśnie tej Ucie, która tak skutecznie... A, no ja też się cieszę, chociaż się czuję naprawdę tak kiepskawo, powiem szczerze. A ja no się czułem świetnie i po prostu nie wiem, co się stało. No okej, jak tam... Oj, kończą się granaty z zapalnikiem zbliżeniowym, a to jest podstawa walki. Trzeba kupić. Jak tam w ogóle transfery, bo coś tam szło do nas? A nie, wszystko już jest. No okej. Przyspieszmy czas. Atakować. Niedobrze. Niedobrze, jak te UFO nam będą uciekać, to jest znak, że już są coraz szybsze. To znaczy, że trzeba by zacząć opracowywać nowy myśliwiec. A dopiero się zaczęła gra. To jest przechwyt... Tego nawet nie ma co przechwytywać, to jest malutkie UFO. O. Gdzie ona jest? C
strzelaj! O, to jest ten najlepszy kawałek, który ja najbardziej lubię. Właśnie z, to jest w wersji Amiga 500. Kioskiej. No dobra, to będziemy mieć kolejną misję. Ciekawy jestem, co to za obcy, bo na razie wciąż jeszcze nie wiem. Ale podejrzewam, że to mogą być wciąż jeszcze szwiebery. No i lecimy na misję, zobaczymy, bo kurczę, wczoraj szło bardzo dobrze. Zobaczymy, czy i dzisiaj pójdzie tak dobrze. Apteczkę powinien mieć praktycznie każdy. To nie ma granatu. No tak. No to masz zwykły granat. Trzeba będzie to wziąć pod uwagę. Aha, nie, gra została zapisana, więc popatrzmy. Puszczalnie tu może być większa szansa, jeśli ktoś coś będzie. No i jest! I jest też... dziurka w dachu, co oznacza, że można by zrobić ten sam numer, który zrobiłem na końcu wczoraj. Czyli wrzuciłem granat do wnętrza ucho i tylko patrzyłem, jak giną w środku. To jest bardzo fajna rzecz. Trochę za ciemna ta. Poczekajcie chwileczkę. Muszę sobie powinno rozjaśnić. No, tak będzie chyba lepiej. Dobra. Ute Hoffman. Kijowo jest, powiem szczerze, trochę. To rozmieszczone, bo tutaj mogą się kryć obcy, a ona nie dojdzie w pierwszym ruchu chyba. Do tego UFO też raczej nie dojdzie, no zobaczymy. Zawsze trzeba sprawdzić teren. A, tu jest czysto. Teoretycznie. Jest szansa, że oni się pozabijali podczas lądowania, ponieważ to jest UFO małe, więc tu nie będzie przywódcy. Dzięki temu... dzięki temu nie będzie trzeba... na razie tyle. Cisza. Przypuszczalnie został się jeden, dwóch może, bo... zobaczymy jeszcze. Takie gadki niczym na razie nie poparte. Przydałoby się. Ile to? A, za mało. Dobra, to iść do przodu. I ty też. Rozglądaj się. A, mamy go jednego. Aha. Widzicie, tu jest budynek z tego. No dobra, spróbuj skąd trafić. Celnością to ty nie grzeszysz.
Okej, to spróbuj może ty. No i ten go trafił. Ale sprawdzimy sobie teraz, co to w ogóle jest za gostek. Powinno wystarczyć. Tak. Ale tu czcionki nie użyli dobrej. No nic. Żołnierz. No aż dziwne, że nie padł. Ma 3 punkty zdrowia, nie ma ran śmiertelnych, morale słabiutkie, znaczy no 67. Odwagi ma dużo, celność taka, celność rzutu taka, zdolność do walki wręcz też słabiutka. No i stracił cały pancerz tylny po tym strzale, który go dosięgnął. Ale to nic nie znaczy, teraz trzeba go trafić jeszcze raz. I spróbuję go trafić tym. Teraz już powinien paść, jeśli go trafię. No o to chodziło. To jest moja Izabeli. Cisza. Tu nic nie ma. Gdzie czołg? Jeszcze coś może być. Spróbujemy, ale nie wiem, czy ona wrzuci tak przez... Ale może wrzuci. No a jakbym się tak cofnął troszeczkę. Już nie wrzucę. Trochę trudno będzie, bo... A nie, co ja robię? Nie no, przydałoby się... Jednak kogoś tu jeszcze wysłać. Ten płotek mi życia nie ułatwi. Trzeba by się pozbyć tego murku, żywopłotu, i wtedy. Może
jeszcze Semenowa. Jak czułem. Kurczę, i to ona. O rany, to jest ta, która tak celnie strzelała. Ojejku. Tak czułem, że tu jakiś gnój jeszcze jest. Niech to szlak. Jeden strzał. Gdzie pad strzał? Wiemy, gdzie on jest. A nic nie mogę zrobić. To jest najgorsze. Widzicie? Jest. O to mi chodziło, żeby go odsłonić, tylko kurde. Ktoś go musi teraz trafić. No, udało się. On był bardzo dużym zagrożeniem dla mnie. Kurczę, szkoda mi tej Izabel strasznie. Koniec. Zobaczcie, straciłem jednego za tylko jedną żołnierkę, ale kogo, no? Czterech. Co to była ta? To ona co strzał, to był trup. O, cześć. Cześć Andrzeju. Cześć Kubo. Powiem tak, widziałem, zgłosiłem tego gościa, bo już nie miałem siły, ja go tępiłem na kilku grupach retro, on bez przerwy. On na początku sprzedawał dyskietki, po czym jak zobaczył, że ludzie go wyrzucają, bo to jest piractwo, to zrobił numer pod tytułem, że zaczyna robić big boxy drewniane. Poklejał je jakimiś tam tymi grafikami z pudełek oryginalnych i że niby retro. Ja już go tak zgłosiłem, że on już wyleciał. Znaczy nie z Allegro, bo Allegro to ma to gdzieś. Ale z tego. Z grupy, jednej z grupy retro przynajmniej. Nie cierpię takich ludzi. Oni nie rozumieją tego, jak im się mówi, że robią źle. I że nikt tu ich nie będzie tolerował takiego zachowania dla nich. No i jak tam badania? Kurczę, no i zobaczcie, jedna głupia misja i straciłem dobrego żołnierza, dobrą żołnierkę, no. I wypadałoby kupić, bo trzeba uzupełnić stan posiadania, może się kogo upoluje dobrego. Cześć, Aj! I... Dużo was dzisiaj. O, wreszcie. Dobrze. Popatrzcie, co odkryłem. To jest ciężki karabin plazmowy.
Tu jest dokładność. 50% strzału serią, 75% to jest taki strzał. Niby to w angielskiej wersji jest snapshot, czyli taki strzał, no, snajperski, no, szybki, no, w sumie dosłownie, ale 75%. A strzał mierzony, czyli ten, który kosztuje najwięcej punktów czasu, jednostek czasu, to jest niby 110%, czyli w zasadzie nim zawsze trafi, a to jest bzdura, bo to tak nie jest. Te statystyki są często bardzo mylące. Ale chodzi o to, że tu jest nawet napisane, że tu chodzi o broń mającą niszczycielską siłę, przyspieszającą cząstki małego w małym polu, nie, z małego pola antygrawitacyjnego. Ciekawe. To jest taki technobełkot jak w Star Treku. A nie, okej, okay. I wiesz, to tak trochę się, trochę tak z angielska. No, a teraz jest tu napisane, że żeby zacząć produkcję tego ciężkiego karabinu plazmowego, muszę odkryć następujący element. I to jest magazynek, bo ta broń niestety wymaga magazynku. No i oczywiście bez tego nie będzie się dało strzelać. Tu nie chodzi o to, żeby to produkować. Ja tego nie będę musiał produkować, bo to po prostu się będzie zdobywać na obcych, ale to trzeba bardzo szybko odkryć. Jak to się uda odkryć, to będę miał mocną broń. Dobra, to już możemy i teraz weźmiemy sobie to. To jest taka wyrzutnia kulek ogłuszających. To też się przyda. Dobra, przybyło dwóch żołnierzy. Zobaczmy, kogo mi przysłali. Słabo. Won. Spróbujemy kupić jeszcze dwóch. Jak dwóch następnych będzie słabych, to już... A, możemy coś posprzedawać, bo znowu się pojawiły pistolety plazmowe, granaty powinien badać, to powinienem przede wszystkim też, tak. No, tę broń laserową mogę sprzedać, to się przyda. Zobacz, ile kosztuje jeden ten karabin plazmowy. 171. I to też może być niezłe źródło dochodu. Nawet niczego. Teraz zmienimy sobie. To na razie cofniemy, a zaczniemy. Granaty obcych. Bo granaty są też bardzo to. Okej. O, dobrze. Pancerzyki się wyprodukowały. Możemy wyposażyć żołnierzy w nie. Zawsze... A nie, to już ma, okej. Okay. Zawsze to trochę jakąś tam ochronę im da. Może i niedużą, ale... Ale zawsze to coś. A nie, tu już jest. Tu też. Tu jeszcze nie ma. Tu jest. Tu jest. Dobra, wszyscy już mają. I co by to zrobić? Co by tu jeszcze ewentualnie można by było wybudować? Można by wybudować, ale to na razie nie ma sensu, bo to jest tylko taka obrona. Od tego z kolei... No nie, w sumie mogę. Nie mogę się tak szczypać z pieniędzmi, bo to nie jest... Na początku to naprawdę nie ma najmniejszego sensu, a możemy sobie sprzedać na przykład 5 karabinów, czy tam 7 karabinów plazmowych i też dostaniemy
odzyskamy kasę. Bezebubku, no ja ci się nie dziwię, bo każdego by chyba trafiało. No ale no co zrobisz, no tacy są ludzie, że pójdą, że za zyskiem gonią i są gotowi łamać prawo, no. Zobaczmy, kogo tym razem przysłali. No już trochę lepiej, 56. Prince Mpala, pewnie z jakiejś Afryki. Dobra. Dostaniecie pancerzyki, witamy na pokładzie. Bo niestety, ale... No nie, to chyba tego lepiej weźmy, no bo ten miał coś tam 56. O! O, kochany! To teraz to się już nie będziemy certolić specjalnie. Nie, najpierw granaty, granaty. Te granaty są bardzo potrzebne. Wszystkie siły na to postawię. Proszę bardzo, Hefragen znaczy się doskonale, czyli zaraz powinien być odkryty. Okej, dobra, możemy się przezbroić teraz. Broń plazmowa, ten karabinki plazmowe możemy już oddać. A damy im ciężkie karabiny plazmowe. To już nie są przelewki. Tu w zasadzie jeden strzał. Trafienie z takiego karabinu Schwebera czy Sektoida to jest trup na miejscu. Przechwycić. Dawaj. Ciągle mało ucho. Zestrzeliłem, rozwaliłem je w powietrzu. Nawet nie będzie czego zbierać. No, działko plazmowe jest bardzo silne. Jak nie spadło po pierwszym strzale, to je rozwala. Doskonale. Mamy już granaty obcych. A teraz będziemy sobie... Tak. I od razu to. To są kulki obezwładniające do tego właśnie. I teraz sobie uzbroimy żołnierzy w granaty obcych, bo też ich już trochę zebraliśmy. I od razu zdejmiemy sobie granaty zwykłe, bo one są śmiesznie słabe. Nie wiem. No, uzbrajamy się coraz mocniej. Teraz sprawdzimy dokładnie. Tak, magazynki są. No, magazynków możemy wziąć trochę więcej. Dobra. Zaczynają się już duże UFO. Przechwycić drugie. Dwa UFO mamy. Tak, tylko że ono spadło do morza, więc nic to nie da. Czekajcie, gdzie oni są? Nie, musimy... To jest pancernik. Tego to lepiej nie atakować. Dobra. To jest UFO terrorystyczne. Nie będziemy mieć terroru. Zobaczmy, może i uda się to przechwycić. Dobra.
Kurczę. Uciekaj. Uciekaj. Kurczę, no. Pomyliły mi się ikony. Ja nie wytrzymam. No i straciłem tego, ten myśliwiec, no. A tu z kolei mam UFO terrorystyczne. To jest pytanie, czy to były sektoidy? Czy to były... Muszę kupić... Muszę iść i kupić myśliwiec. I od razu wyprodukować działka plazmowe. Pomyliły mi się ikony, no. Dobra. Nie będzie łatwo. Bo to znowu jest UFO terrorystyczne. A, jeszcze jedna rzecz, to jest po ciemku. No, to będzie jeszcze lepiej. Każdy musi dostać ze dwie flary. Zobaczymy. Jak to znowu będą sektoidy, to będzie źle. Ale może to będą szwebery. Przekonamy się. W sumie to może każdemu damy jeszcze po jednej flaży. Nie wiem, czy to się w ogóle przyda, ale lepiej nie ryzykować w ciemnościach. Misje w ciemnościach będą ciężkie. Ja tu ryzykuję w zasadzie przegranie całej gry w tej jednej misji. Jeśli to będą sektoidy, to będzie pogrom. Może być pogrom. Jeśli nie... To mogę wygrać. Bardziej się wkurzyłem w postaci tego. No i zobaczymy. Ciemno, ciemno. Cholera wie. Aha, tutaj nic nie ma. Aha, tu jest UFO. Jest.
Na szczęście to są trybery. Sztybery. No, na szczęście, ale kurde, trzeba go zdjąć. No właśnie. Okej. To już wiadomo, że to są... To wcale nie oznacza, że ta misja będzie łatwiejsza. Jak go tu zdjąć? Mogę spróbować strzelić automatycznie, może go trafi. Zastanawiam się, co to zrobić. Wątpię, że ona go by on go widział. Jednak. Ja cię kręcę. Ściął go jednak. No patrzcie się. Nie no dobrze, tylko... Niech ona już podejdzie do tego budynku. Okej, wychodzi na to, że nie muszę się obawiać, że będę miał jakieś przechwytywanie mentalne albo coś, więc mogę tę misję rozplanować dobrze. A przede wszystkim, i to jest ważne, może się przydać, może się uda przechwycić kogoś w żywce. Zobaczymy. Kurde. Widzicie? No i znowu straciłem jednego żołnierza. Ale... Nie rozumiem. Czyli ich było dwóch. Dobra, spróbuj strzelić. Gadzie. Tylko kurczę, czy musiała zginąć jedna z moich? Kogo my tu mamy? To jest sznita, czyli takie dwunożne coś, odpowiednik cyberdysku u sektoidów, taki drapieżnik. Xenocrisis, nie wiem co to jest w ogóle. Czyli to tutaj, tu jest, dobra. Doskonale. Holender, no szkoda mi tej uty.
Nie widzicie, nawet pancerz jej nie pomógł. Niech ona rzuci te flary, bo to się może przydać. Słaby teren do obrony. Strzelił do czołgu, ale czołg wytrzymał. Teraz sobie weźmiemy. Sondę i sprawdzimy, co to jest. No, chyba sobie nie sprawdzimy. Kurczę. No to trudno. Jeden strzał po wszystkim. Tutaj gdzieś coś było. Kurczę. Widzicie, jeden fałszywy ruch i wystarczył. Tu mamy kolejnego sznitera. No nie trafił. Znaczy może go trafiłem, ale... Spróbujmy ten. Gdzie on jest? Aha. Dobra, ja sobie poczekam, bo to jest... On nie jest taki znowu groźny, on musi do mnie podejść, żeby mnie zaatakować. Nastawmy pułapkę. A to właśnie, to jest właśnie to, o czym mówisz, Belzebubku.
Niektórzy tak robią, nie widzą w tym nic złego. Nie mam przecież jednostek czasu. No wysać łeb, któryś wysać. Czy mi się wydawało, że któryś z moich strzelił do mojego tego? Nie. Zaraz, chwila, moment. Aha, tu są dwaj, dobra. Zrobił się nieprzytomny, ale ja nie będę go, kurczę, cackał się z nim. Ojku. Niech sobie będzie. I zbada teren. Jest. Tylko kto? To tak, żeśmy. Jak oni ich kurwa trafiają? O, przepraszam, bo już się nim ten. Coś niesamowitego. To jest niesamowite, naprawdę. Już nie ma jednostek. Trochę tutaj jest, tak bym powiedział, słabo, jeśli chodzi o... Trzeba by było tu ustawić ze dwóch, żeby mi pod kontrolą, bo tu jest drugie wejście. UFO terrorystyczne. Było, tylko że nie chroniło, nie było... znaczy prawo autorskie jako takie w sumie nie w takim rozumieniu. Ale to jest dopiero początek zabawy. Boże, gdzie ona lezie? Co też mi się popierniczyło. Jest. Tutaj wisi.
tak, to teraz będzie problem, bo... W sumie mogę spróbować go trafić z tyłu. Zobaczymy. Kurczę, ten strzał go już nie trafił, widzicie? To się jej niezłą jatkę. No, też tak myślę, że nie ma co szaleć i się denerwować. Czy nie, no trzeba wyprowadzić ten drugi zespół, niech oni spróbują. Cześć, synu stolarza. No walczymy, no. Jest wojna, są straty, no ale generalnie idzie chyba nieźle. Czołg może tu jechać. Sprowokowałem go. Dobrze, dobrze. Zastanawiam, ile razy już dostał. Nie, to jest Schnitter, tego się nawet nie ma co przejmować. Ale tutaj któryś dostał. Tutaj coś wisi. No czołg cóż, czołg się musi wycofać w tej chwili. Aczkolwiek zostać tutaj, zobaczymy. A ty spróbuj go zdjąć, może nie auto. Kosimy ich strasznie. Patrzcie, jaki inteligentny, no. No nie o to mi do końca chodziło, no ale dobra. Ten nie ma już w ogóle punktów akcji. Jednostek czasu. Mylą mi się tutaj. Dawniej to były punkty akcji.
jak z lasem składzie. Nikogo tu nie ma, no chyba nie. A ten ma ten aktywny granat, dobra. Ty Siemionowa, to wracaj do tego. Ty masz badać, ty masz sprawdzać tych obcych, a nie pętać się po. Dobra. Nie, ja go jednak wprowadzę na dach. Wiemy, że mamy następnego. Ale ja wiem, że tutaj jest jeszcze jeden. Gdzieś tu. Kubo, no nie przesadzajmy, jest dopiero 26 minut po północy. Trochę za wcześnie na spanie. A, tutaj jesteś, widzisz, kurde. No to chodziło. Gdzie on go, kurczę, widzi? Znowu jest sytuacja, że... Aha, okej. Okay. On wisi w powietrzu, dlatego go nie widzę. Ale teraz... Ojejku. No popatrz. Ojejku. Ależ mnie skurde przykro. Dobra, to jedziemy jeszcze raz. To jest do tego, żeby zwiedzać. A ty właśnie na dach. Tak na marginesie, Kubo, mam dla ciebie jedną małą sugestię. Załóż białe skarpetki. Bo te nogi są prawie niewidoczne, a w tych ruchach tai chi naprawdę bardzo, bardzo się przydałoby, gdybyś miał te stopy bardzo widoczne. Nie, czołg nie może przewozić ludzi. Czołg to jest autonomiczna jednostka. Trzeba rzucić jeszcze jeden granacik. Kurczę. No bo zobaczcie, jak tu wystarczy się pomylić o jeden ten. Chciałem ją, to nie, ją chciałem wprowadzić do tego, a nie tego asa. A on się ruszył i teraz straciłem pozycję. No ale dobra. Znaczy tak nie do końca dobra, ale... O to chodziło, o! O to chodziło, wpadli w panikę. Świetnie. Lekarz się wysadził w powietrze, a przywódca wpadł w panikę. Co by oznaczało, że więcej ich tu już nie ma.
Można by przypuścić frontalny atak. A lekarz ma wyrzutnię tych pocisków ogłuszających i wpadł w szał bojowy i strzelił sam do siebie. I sam się uśpił. I jest szansa, że... No tu już raczej nikogo nie będzie, ale no sprawdzić nie zawadzi. Jest szansa, że już zostanie nieprzytomny, a to by oznaczało, że będę miał żywego obcego do badania. A lekarz to jest kopalnia wiedzy o innych rasach. To się może bardzo przydać. No dobrze. Ale lekarze najczęściej panikują, wiesz? No ja im wybiłem prawie już wszystkich, więc nie dziwię się, że wpadł w panikę. Jest. Tylko teraz pytanie, co to jest? Trzeba sprawdzić. I do tego celu służy właśnie ta sonda. Zobaczmy. Tak, to jest przywódca. Teraz pytanie, czy on ma broń? No ma niestety broń. Niestety ma broń. Chyba. Tak, no ma. Strzelić do niego nie strzelę, bo nie mam z czego. Muszę się wycofać. No i teraz, kurde, przydałoby się... Może się to skończyć tak, no zobaczymy zresztą, że stracę ten czołg. Chyba, że... No chciałbym go wziąć żywcem, ale no cóż, jeśli się nie będzie dało... Zobaczymy. Może przynajmniej jednego będę miał żywego, ale jakbym przywódcę cię, to też by było dobrze. Dalej jest w panice. Ale on i dalej ma... Kurczę, można by było spróbować do niego podejść i go porazić prądem. Ale nie wiem, czy ten numer się uda. No, zobaczymy. Można by spróbować. Jeśli on dalej będzie tkwił w panice, może by nawet rzucił broń. Bo on jeszcze tę broń niestety ma. Jakby tę broń rzucił, to by go można było potraktować prądem i zebrać jako żywego. O kurde, tu jeszcze nawigator był. No niestety, nie weźmiemy go już żywcem. Szkoda. Aha, tu mamy jeszcze jednego... tego! No to tutaj tak szybko to się to nie skończy.
Spróbujemy. Nie wiem, którędy oni wylezą. No, już więcej nie mogę, dobra. Ale może się uda. Nawigator wpadł w panikę. Tylko gdzie on jest? Nie mogę na razie wejść, bo zablokowałem sobie sam wejście do tego. Muszę teraz czekać. Mógłbym rzucić granat i zdezaktywować tę pułapkę. Ale nie chcę. Ale tutaj spróbujemy... Bo mieliśmy lekarza, przywódcę, znaczy dowódcę. I nawigatora. Lekarz się uśpił. Dowódca wpadł w panikę i zginął ostatecznie. Właśnie nie wiem, ja już nie wiem za bardzo, jak to jest z tymi informacjami. No zobaczmy. Się uśpił. Holender, chyba trzeba jednak rzucić ten granat i wysadzić w powietrze tę pułapkę. No, tak mi się wydaje, bo... A lekarz jest tutaj. Okej, nie pamiętam jaki jest zasięg, ale lepiej on niech stąd spada. Ten zasięg chyba jest potężny. Dobrze. Kurczę. To był ten nawigator chyba. Gdzie on tutaj jest? Cześć Tomku, fajnie, że jesteś.
nie trafi. Gdzie ten lekarz może być? No i mam go. Trzeba rozwalić tego. Dobrze. A teraz podejść do tego. Kurczę. Ja pierniczę, no nie. Niech to szlak, no. Widzicie? Wyszedł mi, kurczę, i to był lekarz, no, a ja go chciałem już wziąć żywcem. Dziękuję, Igorze, że tak to oceniasz. No i Ute Hoffman. O, tu coś wylądowało. To jest pancernik. Jeżeli to jest pancernik, to oznacza, że to może być próba przejęcia kraju. Pytanie jest tylko jedno. Co to za rasa? Kurde. Ja pierniczę, no. Jednak to było futurystyczne. No i teraz będzie młyn. Będzie młyn. Bo trzeba lecieć na ten terror. To się może źle skończyć. O, kasa się skończyła. Bo to nie jest dochodowe przecież. To by tam oglądał jakieś UFO. Kasy brakło. No patrz, ta się. No to trzeba coś posprzedawać. Ile wyprodukował? Drogie to jak cholera. Może być trudno. Tutaj tego nie potrzebujemy teraz. Tu raczej damy im do rąk granaty, a nie granaty z zapalnikami zbliżeniowymi. Pytanie, jaka rasa tych obcych będzie, bo jeśli to są sektoidy, to będzie ciężko. Bo ja wciąż jestem jeszcze słaby psychicznie.
Jeden musi mieć obowiązkowo. Tutaj granaty damy do łapy i wyrzucimy te flary, bo te flary się tutaj nie przydadzą, bo tu jest jasne, to nie jest. A to ty będziesz mieć ten, tę sondę. Dobra. A ja dziękuję, Belzebubie, no robię co mogę. Niedobrze. Już czołg prawie na ukończeniu. Ups. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Wiecie dlaczego? Co prawda oni nie mają zdolności psychicznych, ale jednak mają coś gorszego. To coś się nazywa Chrysalid i jest jednostką, to jest taki powiększony sektoid, to jest coś, co ma zasięg pół planszy. Jednej turze potrafi przejść z jednego końca mapy na drugi. Serio. To jest cholernie niebezpieczna jednostka. I chyba właśnie mamy go na... Chyba go właśnie mamy... Teraz sobie sprawdzimy. Nie, to jest żołnierz. UFO jest grą trudną. Bez wątpienia. Jest! To jest właśnie Chrysalid. Takich trzeba niszczyć natychmiast, bo jeżeli się uda im wyleść, to jest w zasadzie po zabawie. Oni mogą strzelać i mogą, jak mówię, mają straszny zasięg, a jak zaraz wam pokażę. Ach, nie pokażę, bo niestety o jeden punkt od tym. Zaraz mnie mogą rozwalić. Naprawdę jestem w sytuacji niebezpiecznej, bo... O, fajnie. O, fajnie! Tu jest następny Chrysalid. Ale to może nawet i dobrze, że tu jest. Kurde, no i nie trafił go, no. Dobra, może ty spróbuj jeszcze trafić tego. Może ci się uda. Gdzie on tu się chował? Gdzie on tu się chował? Jest. Trafić pewnie trafiła, ale... A jak już dojdzie do mojego za... mojego... prze... mojego...
Musimy go zniszczyć. Bo mówię, to tutaj nie ma dyskusji. Jeżeli ja go puszczę żywcem, to tu będzie zaraz masakra. Bo te ci obcy, oprócz tego, że mogą strzelać, to jeszcze potrafią przechwytywać, robić zombie z innych, z tych, na których się natkną. No pięknie, kurde. Naprawdę będzie zaraz ciężko. No nazwa jak nazwa, ale naprawdę w tej chwili to się nie liczy. W tej chwili liczy się to, że ja muszę sprzątnąć tego kryzalida. Kurde. Mogę nie dojść. Uff. No dobra, przynajmniej tego jednego rozwaliło. Znaczy dwóch. Ale jeszcze jednego muszę rozwalić. Wprawdzie nie kryzalida, ale cholera wie, czym się uda. Kurde. To może być jadka zaraz. Trafisz go? Kurza stopa. No bo UFO to jest gra taktyczna, to trzeba planować. No i też trzeba dobrze to opanować. Nie wiem, bo przez to, że musiałem w tego kryzalida trafić, to teraz ten żołnierz ma nas wszystkich na widelcu. Ja nic nie mogę zrobić. Wszyscy są wystrzelani. Muszę przetrwać teraz jego atak, a nie wiadomo, czy mi się to uda. Jeszcze spróbuję, może ona to go widzi, ale chyba go nie widzi. Będzie ciężko. Jeden cywil. Kurde, molno. Jest jeszcze jeden kryzalit. Patrzcie, co się dzieje. Straty takie duże nie są, ale cholera jasna, jednak jeden zginął. Dobra, trzeba go zdjąć. No weźesz go, traf. No i trafił, ale tylko raz. Jest następny kryzalit. Uuu. W sumie to dobrze, mamy dwóch. No tak, ale to trzeba go trafić. Ja pierniczę, no co on taką celność ma i tak słabo? Znowu będzie jakiś... W kogo on strzelił? Jejku. No przecież to jest jakiś... Widzicie, zastrzelił własnego, bo stał mu na linii strzału. Ja pierdzielę, no nie, no teraz to jest źle. No tak, pięknie. I zobaczcie, jedna głupia decyzja wystarczyła. Zabił własnego żołnierza. Spróbuj trafić tego. Dobra, chociaż tyle.
No wreszcie. Tego Kryzalida też trzeba ją zwalić. Tylko nie bardzo jest kurde już kim. Ten już nie może nic zrobić, musi się cofnąć. No nie wytrzymam. Teraz znowu do czołu strzelił. Boże święty. Przecież to jest właśnie paranoja. No i zobaczcie, co się dzieje. Tu się szykuje pogrom. Dosłownie. Tu się szykuje pogrom. Nawet daleko się nie ruszyłem do tego. Straciłem czołg, straciłem dwóch ludzi, z czego jeden zginął zabity przez własnego. No tak, a ten nie trafił. Pięknie po prostu. No tutaj będzie źle. Jeszcze ona może coś zdziałać ewentualnie. Pod warunkiem, że trafi. No nie, jeszcze raz. Do widzenia, dziękuję. Ten się nie ruszy, ten się jeszcze ruszy, dobra. To jest ostatnia szansa, jeżeli się nie uda, to on dojdzie do mnie. Trafiłem, ale o jeden za mało. No i ja nic tu już nie mogę zrobić. Straciłem dwóch ludzi. Czołg. Zobaczcie, co się będzie teraz działo. A nie, jednak się nic nie będzie działo. Wystraszyłem się, a tu się nic nie będzie działo. Nie wykorzystał szansy. Ruszył się tylko trochę. Ciekawe. I tym razem już mu nie dałem szansy, no ale... Ale to jest też ciekawe, przecież kurde tu miało być jasno. Aha, on ma jakieś rany śmiertelne? Ma, i to dwie. Dopiero teraz mogę się ruszyć do przodu. Tutaj wystarczyłby jeden granat. I byłoby po mnie. Patrzcie się! Kurde. Widzieliście tę akcję?
Cholera. Ja wiem, że tu coś jest. Czy ja tu mogę wrzucić granat? Mogę. Czy nie, nie mogę. Za mało mam punktów. Tu jest jakiś obcy jeszcze. To jest pewne. Tylko nie wiem. Jaki? Jest. Co to było? To był lekarz. Ja podejdę do ciebie. To jest lekarz. Chyba. No, sprawdzimy. Nie, to jest żołnierz. Ale ma ogłuszającą broń. To cię spróbujemy zdjąć. No to cię jednak nie zdjęliśmy. Dobra. Może tobie się uda. W sumie to on się powinien grzecznie położyć spać, skoro... No ale to mówię, to jeszcze nie jest koniec. A, mamy następnego. A, ty go widzisz, dobra, to spróbuj go zdjąć. Czy on go, kurde, czy on w cywila nie trafi? Nie, nie będę ryzykował, bo to jest... On strzela z ogłuszacza, więc... Co najwyżej mój żołnierz będzie nieprzytomny. No ale nie mam misji, żeby nie miał strat. Co tam było? Widzieliście to? Aha! Ile on ma tych ran śmiertelnych? Już 4. To może niech go kto podleczy.
Zaraz. Ich tu było chyba dwóch. Może ja tak... Nie, no to nie ma sensu. Do trzech razy sztuka. To teraz spróbuj ty. Czego ona tu siedzi? I ona idzie tam. Cholera wie, co tam jeszcze może być. Ty to wracaj do tego, bo... Aha, to pewnie jest... On tutaj pewnie był. Dobra. Spróbuję go podleczyć, bo... Ten zaraz padnie z ran. No raczej tu nikogo już nie będzie. Mi się wydawało, że to był kryzalit. Nie wydawało mi się, patrzcie. Zabij go na litość boską, rany. Jak go nie ty zabijesz, to tu będzie jadka. Musicie go zabić. Ojejku, ależ te emocje się tu udzielają. Weź go traf. Uff. Naprawdę to jest straszne zagrożenie. No to super, Igorze. No. Kurde. O ja pierdzielę. Granatem rzucił gad. No tak. Gdzie on się, kurde, ukrył? Ty gadzie. Trafiła go, ale tylko raz. Jasna cholera.
Ojejku, jejku. Ona jest na straconej pozycji. A, tu jeszcze jest ktoś. Można by spróbować granacikiem go potraktować, tylko nie wiem, czy on dorzuci tak daleko. Albo go strafić może. No tak. Wejrzesz go w traf. Kurde, wytrzymał dwa strzały, no. Ja pierniczę, ależ będzie ciężko. Zobaczmy, co to za gnojek. Nic mu nie zrobiłem praktycznie. Nie wiem, co tu teraz zrobić. Ja już w zasadzie skończyłem się. Cholera, rzucił granatem i dlatego. Nic, trzeba spróbować. O jeden ten za mało. Kurde, tam jest. O ja pierdziele, tam jest kryzalit jeszcze jeden. Niech to szlak. Ale skąd te strzały padły? Tu jest. Tu się skubańca ukrył. Już nie jesteś groźny. Tutaj gdzieś jest kryzalit. Jak zaatakował jakiegoś cywila, to zaraz zrobi z niego zombie. Ile ona ma ran śmiertelnych? Jedną. Dobra, to chodź tu. Polecz ją. Jeszcze ci się uda. A ty ruszaj.
ten kryzalit musi być. Jest tutaj. Tu żeś wylas. Tak, ale to jeszcze nie wszystko. To może być drugi. Nie, tu chyba jest już czysto. To coś wylazło. Kurde. Jeszcze jeden? Gdzie on jest? Ten cholerny kryzalit. No tu gdzieś był. Jest. Gdzie on jest? Tutaj. Skurczynek. Ale... Chwila, moment. Chyba się właśnie zombie zrobiło. Oż. O matko. No i mamy problem. Nie, ta misja nie będzie udana. Wiedziałem, kurde, że... Dlaczego ona go nie zauważyła? Wydawało się, że będzie już dobrze. I wydawało mi się, że tu nie będzie misja nocna. Przecież, kurczę, było wyraźnie pokazane, że to ma nie być misja nocna. Ja pierdolę. Nie. Zobaczycie, ja to przegram. Bo tu się jest sytuacji prawie pod kontrolą zrobiła sytuacja. No pięknie po prostu.
ten zaraz zginie, bo ma dwie rany śmiertelne. Idź na pałę. Jest ktoś, kto mógłby go poratować? Nie. To jest jego ostatnia tura. Trawrzesz go. Cholera jasna. Tak. No to... Weź go traf. O cholera, widzicie? To był zainfekowany cywil. W tym momencie ona jest następna. Nie zdążę. No jednak. No to są już ludzie zombie. Trawniego. No matko. Jeszcze raz. Jejku, nie no po prostu. No to się został jeden. Nie, zostałem się dwóch. Pogrom, pogrom. Za chwilę się skończyć może tak, że ja tę misję przegram. No i nie zabił go. Rany boskie.
Widzicie, trzy strzały i nie wystarczyły dla tego gada. No i pięknie. Został się ostatni. W zasadzie ja teraz to już mogę. O, pięknie. Mamy następnego. To też jest zombie. Przegrałem. Przegrałem. Straciłem wszystko. Łącznie ze statkiem. Zobaczcie. Cała moja drużyna mi zginęła. To jest koniec. Teraz ja już mogę tylko poczekać sobie. Trzeba kupić nowych żołnierzy, trzeba kupić nowy statek. Nie wiem, czy mi się coś jeszcze tu uda zdziałać. Było fajnie. No ale cóż. Nie wiem, no zobaczymy. No to jeszcze walka się nie skończyła, ale. Ale widzicie, co się stało. Straciłem wszystkich żołnierzy. Muszę od nowa wyprodukować pancerze. Jeszcze takiej misji mi się nie zdarzyło mieć w UFO. A w UFO grałem bardzo długo. Czegoś takiego jeszcze nie miałem. Tyle dobrego, że badanie. No to jest ta wyrzutnia pocisków ogłuszających. To się może przydać, ale teraz to naprawdę może być ciężko. No i co z tego, ale widzisz. Ale mieli te pieprzone kryzalidy i to przez nie przegrałem. Kryzalidy są wyjątkowo wredne, bo potrafią strzelać. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jak zbliżą się do jakiegoś człowieka, czy to żołnierza mojego, czy też cywila w staw w mieście, to przekształcają go w zombie. Jeżeli strzelisz do takiego zombie, to się wykluwa z niego kryzalid. Tego też na MG nie miałem. Wersja na MG była dużo bardziej prosta. Teraz są słabsze, dużo słabsze. No, przyjechali moi nowi żołnierze. Aż się boję ich sprawdzić. 44, 41, 58, 55, 44. O, ta ma 70. No, miałem takich fantastycznych żołnierzy. A tu nic. Dostałem łomot taki, jakiego jeszcze nie dostałem.
A, jeszcze muszę czołg kupić, no tak. Dobrze, że mi w ogóle została jakaś broń. Wszystkie granaty obcych straciłem. No wszystko straciłem. Ale mimo to mam status 3100, kurczę, no. Zobaczcie. Nie dość, spieprzyłem ostatnią misję totalnie, ale punktację mam na 3000. Jeszcze dostałem podwyżkę. Prawie 900 tysięcy dolców dostałem podwyżki za wspaniałe wyniki. No nie wiem, kurde. Dobra. Jest pół do drugiej, wystarczy na dzisiaj. Powiem szczerze, nie wiem, czy jutro będę chciał w to grać. Raczej dzisiaj. Także na dzisiaj to będzie wszystko. No słabo dzisiaj poszło, niestety. Na sam koniec tragedia. Chociaż bilans i tak bardzo dobry. Ale co z tego? No mnie to nie cieszy. No ale widzisz, jeden przeżył i to wystarczyło. Nie wiem, zobaczymy jak. No nie idzie mi, kurczę, no. Szło dobrze, dopóki nie napotkałem Snakemanów w misji terrorystycznej. Myślałem, że mieli tylko trzech Kryzalidów. Okazało się, że było ich chyba pięciu. No tak. No i gorzej koniec, bo jest pół do drugiej. Ja też muszę się trochę przespać. No, gra jeszcze nie jest przegrana. Przegrałem tylko bitwę, nie przegrałem jeszcze wojny. Ale czy coś z tego dalej będzie? Tak, po niemiecku to impossible. Unmöglich. No właśnie też tak się myślę właśnie o tym Might and Magic. Przy czym w Might and Magic jestem już bardzo zaawansowany, więc. Ale dziękuję wam, że byliście ze mną. Miło mi się z wami grało. Bardzo miło, naprawdę. Ja strasznie się zawsze cieszę, jak ludzie przychodzą i oglądają. No nie każdy musi wygrać, ale fajnie jest wygrywać. Widzisz, co się działo wczoraj. Ale jeszcze walczymy, no. Tak, Igorze, nawet mam chyba dwa streamy na tym moim kanale. Dawno temu, rok temu ponad robiłem. Ale to jest pierwsza część. Z 86 roku w wersji na C64. A ja się cieszę, że wam daję rozrywkę. Jakąś. Zwłaszcza w te dni to jest chyba pożądana sprawa. No to co? To idziemy spać. Igorze, dziękuję. No ja nic takiego w sumie nie robię. Wpadł mi ten pomysł rok temu i. No to trzymajcie się w zdrowiu.
Do następnego streama, może dzisiaj wieczorem. Dobranoc.